Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Dawno nie było filmiku, ale niestety nie udało mi się nagrywać wcześniej. Ale dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem moich hitach kosmetycznych do 30 zł. Już taki jeden filmik na kanale jest, podlinkuję go tutaj na górze. Ale dzisiaj mam kolejną porcję moich ulubieńców do 30 zł. Chyba wszystkie się mieszczą w 30 zł, jeżeli się nie mieszczą, na promocji na pewno się mieszczą. Także zaczynamy. Zaczniemy od kolorówki. Tego trochę tutaj mam. Zaczniemy od Golden Rose. Z Golden Rose mam dwie rzeczy, które są chyba dobrze znane, mi się wydaje, bo one już są na rynku od ładnych paru lat. I tu widzę, że mi pękło opakowanie. Okej, ale nic. Zaczniemy od paletki rozświetlaczy. Moja ma 4 lata. Ona powinna niby być tylko 18 miesięcy otwarta, ale to są pudry, więc aż tak się tym nie przejmuję. Są już dość zużyte, jeżeli chodzi o tą paletkę. Nie wiem, czy się to uda Wam pokazać. Może w ten sposób? Bo już są dość płaskie, szczególnie ten. Używam ich bardzo, bardzo często i tak naprawdę jeżeli gdzieś jadę, nawet na parę dni, zawsze biorę ze sobą tą paletkę, bo jest dość uniwersalna. Jest jako rozświetlacz do twarzy, też jako cienie do oczu tak naprawdę. Albo rozświetlacz do kącika wewnętrznego też używam. No i ma bardzo dobre lusterko. Duże, można przy nim sobie fajnie makijaż zrobić. Więc jeżeli jeszcze tego nie znacie, to bardzo polecam. Ten właśnie, tą paletkę rozświetlaczy. Kolejna rzecz to jest puder do brwi. Tak on wygląda. To normalnie jest logo Golden Rose, ale mi się starło i jest teraz pęknięte. Mój jest w kolorze 106. I tak to wygląda. Jak widać jest dość zużyty. Ale ja go mam... Czy to jest mój drugi? Chyba tak, bo miałam jeden, mi się wydaje, i kupiłam drugi. Chociaż, nie wiem, waham się, ale też ma ładnych parę lat i dopiero od niedawna, tak naprawdę od jakichś 2-3 miesięcy dotknęłam denka, ale jak widać że na obrzeżach jest jeszcze jakby pełno produktu, więc bardzo, bardzo się opłaca. Mają też sporo koloru do wyboru, ups, fajny produkt, też bardzo polecam. To teraz coś z Vibo, ten bronzer Beach Cruiser HD Body and Face Bronzer. Mój jest w kolorze 02 Cafe Creme. I ten bronzer jest ogromny. Jak widać, dotknęłam dna, ale chyba tylko dlatego, że raz go upuściłam, czy może nie raz, ale jak już go kiedyś upuściłam, to trochę się ukruszyło. I już to widać, jak to wygląda. Dlatego widać jest denko. Tak to chyba trochę jeszcze by mi zajęło. Ale ten bronzer tak samo mam dość długo i starcza na lata tak naprawdę. Także... A kosztował chyba 20 kilka złotych tak samo, więc... Znowu, tu się wszystko ogólnie bardzo opłaca z tego, co Wam pokazuję dzisiaj. Dalej mam pudry z Ekocery. Chyba oba są jęczmienne. Tak, tylko że ten jest pudrem sypkim, a ten jest prasowanym. Ten mam zawsze ze sobą w torebce lub w plecaku, żeby szybko sobie, wiecie, przypudrować czy to czoło, czy to nos. Tak to wygląda, po prostu puder. Tylko że on jest biały i chyba jakbym teraz kupowała te pudry z Ekocery, chciałabym spróbować, chyba taki jest bambusowy na przykład, on chyba nie jest biały. I też chciałabym spróbować sobie właśnie jakiś taki bardziej kolorowy może, albo przynajmniej nie biały też z tych sypkich, bo one są fajne, choć jeżeli się ich za dużo użyje, to jest taka... To nie jest warta taka jakby poświata, taka jakby woalka jakby. Ciężko to w ogóle określić, ale takie troszkę jak się za dużo użyje, to jest ten puder widać, co wiadomo, tego nie chcemy. Ale jak się to weźmie, użyję lekką ręką, to jest wszystko ok. Także ogólnie bardzo polecam. Ja
Też ogólnie kupuję zawsze wszystko na promocję, tak naprawdę, jeżeli czegoś nie potrzebuję na już, to czekam na promocję, bo dlaczego by z tego nie skorzystać? To będzie szybki filmik, ale wydaje mi się, że nie ma co dużo gadać, jeżeli kosmetyki są dobre. Po prostu je Wam polecę. Następnie mam maseczkę pod oczy i maseczkę do twarzy. Ta pod oczy jest z Action. I wiem, że teraz w Polsce pojawiło się trochę sklepów Action. Jeżeli macie taki właśnie sklep w pobliżu lub będziecie kiedyś się do niego wybierać, to te maseczki, znaczy płatki pod oczy, one są w pudełku. Pudełko wygląda tak samo, takie same kolory, wszystko tak samo. Cztery takie saszetki są w jednym pudełku i to kosztuje chyba około 4 zł, bo w euro kosztuje niecałe euro, więc znaczy, że 4, może 5 zł one kosztują. One są bardzo, bardzo fajne. Jedyne co trzeba uważać, to żeby za blisko oczu tego nie położyć, bo mogą trochę podrażniać, co też jest napisane tutaj, żeby zachować dobry odstęp. Bo wiecie, czasami z tymi płatkami to można sobie tu sobie tutaj położyć, wszystko jest ok. Z tymi nie, tak bym radziła tak gdzieś odtąd je kłaść, bo za wysoko nie będą oczy, mogą szczypać. Odtąd kłaść, one bardzo fajnie tak rozświetlają tą twarz, tak jak to wygląda wszystko jaśniej i tak jakoś tak ładniej po prostu. No nie wiem, ja bardzo lubię, szczególnie za taką cenę. Po prostu spróbujcie. Tylko jak mówię, uważajcie, żeby nie było za blisko oczu. I druga maseczka, która w sumie nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna w sprzedaży, bo jak byłam ostatnio w Polsce na święta, to w Hebe wyprzedawali te wszystkie maseczki, one były jakoś tak na połowę ceny, więc wzięłam chyba z 8 czy z 10. Też trochę dałam mamie, żeby sobie użyła. Bo są naprawdę super maseczki, taka otulająca. Dla mnie to jest takie przyjemne, ona jest taka bardzo, bardzo odżywcza. Ona w ogóle jest z rokitnikiem. Ona jest bardzo odżywcza, taka miła, taka wydaje się, że tak coś otula i jest ciepło w twarz, ale nie to, że tak nieprzyjemnie, tylko po prostu jest tak fajnie, przyjemnie, wiecie, otulająco, już powiedziałam to z 15 razy. Więc jeżeli macie, w toku było w Hebe, jeżeli macie gdzieś Hebe, to sprawdźcie sobie, czy mają jeszcze te maseczki. Widziałam, że online są już niedostępne. Ogólnie Cosnatur jakoś tak jest niedostępne online, więc chyba tą markę będą wycofywać z Hebe. Także warto jeszcze sobie podjechać, zobaczyć. Jeżeli mają, to bardzo, bardzo polecam. One wychodzą, normalnie są po 6 zł, to na promocji były po 3. I to są dwie saszetki. I naprawdę jedna starcza na całą twarz, plus jeszcze szyja i trochę dekolt na pewno starczy. Także bardzo, bardzo się opłaca. Coś, co wiecie, że uwielbiam, jeżeli oglądacie moje filmiki, czy to po polsku, czy po angielsku, to jest mydło waniliowe z Yop. I może dla niektórych jest nie warte swojej ceny. Nie wiem, my je uwielbiamy. Jest też spore, bo to jest pół litra mydła za normalnej cenie to chyba jest około 18, ale znowu polecam czekać na promocję, ja kupuję zawsze w promocji. I jak już mam taką butelkę, to później kupuję te wkłady, właściwie takie te, co można później wypełnić w takich torebkach, bo po prostu są troszkę tańsze. Więc one ja kupuję tak zazwyczaj jak są za około 11-12 zł. Wydaje mi się, że jak za mydło, które ma pół litra i jest bardzo, bardzo wydajne. Bardzo ładnie pachnie i nie wysusza dłoni, co dla mnie jest bardzo ważne. Polecam spróbować, jeżeli jeszcze nie próbowaliście tego mydła z Yop. Albo próbowaliście inne zapachy, ale wanilii nie, to bardzo, bardzo polecam to. I znowu coś, co chyba każdy zna, chociaż jeżeli nie, to chciałam to jeszcze jakby przypomnieć Wam o tym. Płyn micelarny z Garnier. Ja do niego wracam, jakoś tak. Nie mam jeszcze takiego zamiennika, który jest tak, to właśnie jest, jakby mogłoby zamienić to. Jest ten z Lidla, Food for Skin, taki w niebieskiej butelce, tylko on jest mniejszy. To ten płyn micelarny jest też bardzo fajny, tylko po prostu ja nie mam do niego dostępu tutaj, bo w naszym Lidlu tego nie ma akurat, tego kosmetyku z tej serii Food for Skin. A ten płyn Garniera mogę dostać wszędzie, więc po prostu kupuję ponownie i ja wolę tą wersję do skóry wrażliwej. Po prostu to mi pasuje.
Miałam już kiedyś taką tą zieloną wersję, ale chyba jednak wolę tą bardziej. W promocji za 400 ml około 20 zł. I starcza na bardzo długo, także znowu się opłaca. I ostatni już produkt kosmetyczny, a raczej pielęgnacyjny, to jest Botanic Skin Food oczyszczający żel do twarzy. Tak to wygląda. Ja już tą butelkę zużyłam parę miesięcy temu tak naprawdę, a czekałam, aż nagram ten filmik, bo chciałam, żeby trochę pozbierać jeszcze innych kosmetyków, żebym miała o czym wam powiedzieć. Więc czekała, ale płyn, czy żel w sobie bardzo fajny. Pojemność to jest 250 ml. Delikatny zapach, nie wiem, czy to jeszcze w ogóle będzie jako ładny zapach, stoi już trochę. Taki... Ojejku, nie jak to w ogóle wytłumaczyć. Bo z czym to jest? To jest guarana. Ogólnie ma w sobie ekstrakt z konopi oraz ekstrakt z owoców guarany. Nie wiem, czy to ta guarana tak pachnie, bo tak naprawdę nie mam odniesienia, bo nie wiem, jak pachnie guarana, nie mam pojęcia. Ale pachnie bardzo ładnie, tak. Troszkę słodko, mi się wydaje, ale bardzo przyjemny zapach, nie podrażnia, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Bo jak ja kupuję żel do twarzy, to chciałabym go używać do całej twarzy, nie musząc omijać oczu. I z tym nie musiałam tego robić. Także może bym kupiła kolejny raz, chociaż na razie testuję inne żele, inne płyny, inne pianki. Ale kupiłabym to ponownie, gdybym potrzebowała czegoś, a nie wiedziała, co kupić. To wydaje mi się, żebym po to sięgnęła. Cenowo chyba poniżej 20, ale nie pamiętam. Też polska marka, też fajny plus za to. No i wygodne z pompką, także fajnie się używało. I też jest wydajny, bo używałam tego bardzo długo. Nawet troszkę jakby po dacie ważności jakby, bo nie zdążyłam tego jeszcze zużyć. Nadal było bardzo... nadal było dobre, w sensie nic się nie zmieniło, nie był dziwny zapach, nie miałam podrażnienia, także warte przetestowania. Oni też mają parę innych kosmetyków, które próbowałam i były fajne, także miałam od nich jakiś krem do twarzy. Ten krem do oczu miał po prostu dużą pojemność dla mnie, nie zużyłam go. Ale jeszcze mam maseczkę jedną, o której wam powiem kolejnym razem też od nich, także to tyle. Mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał i że był przydatny. Jeżeli macie jakieś swoje perełki do 30 zł, dajcie znać w komentarzu. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. I też czy czegoś z tego używaliście. Wtedy może poczytam sobie opinię, jak to się wam sprawdziło, może się wam nie sprawdziło na przykład. Także jestem tego zawsze ciekawa. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jeżeli się podobało, to kciuk w górę. I subskrybujcie, żeby nie ominąć kolejnych filmików. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.